Za nami jest sala gamingowa. Tutaj rozgrywają właśnie się gry. Odwiedzam Was z racji tego, że postanowiliście zorganizować turniej e-sport. Na czym to polega? Turniej e-sportowy to jest taki dosyć nowy temat w Polsce. Mało się tego niestety dzieje, więc postanowiliśmy zorganizować wewnątrzszkolny dla szkoły ekonomika. Rozgrywamy tutaj ich wewnętrzne kwalifikacje, które potem przejdą w większy turniej, który będzie organizowany prawdopodobnie za rok. Maję zapytam teraz jako ekonom, bo jesteście jako, wy jak na plakacie, jako główni organizatorzy. Jak to wyszło? Wyszło to tak, że z naszej inicjatywy w szkole postanowiliśmy zorganizować turniej wewnętrzno-szkolny. Ponieważ w tamtym roku mieliśmy troszeczkę problemy i wyszło na to, że możemy zorganizować sobie własny. I właśnie postawiliśmy na lepszą organizację, chcieliśmy dogadać się z AWF-em, żeby właśnie wyszło to tak ładniej niż w domu przy własnych komputerach. Tych młodych ludzi, których widzę, to co to są? Czy to są uczniowie właśnie z ekonoma, czy od was? Uczniowie, którzy siedzą przy komputerach, to są właśnie uczniowie z ekonomika, którzy będą rozgrywać za chwilę grę. A my jako organizatorzy z AWF-u się tutaj cały czas kręcimy i dopinamy sprawy techniczne. Czym jest w ogóle e-sport i kierunek na AWF-ie? Bo to jest też nowość. Tak, jest to nowy kierunek na AWF-ie, który według wielu przekonań charakteryzuje się tym, że głównie siedzimy przed komputerami i gramy, ale zajmujemy się tutaj totalnie czym innym. Zajmujemy się właśnie na przykład organizacją, zajmujemy się promowaniem social mediów. To jest już duże wydarzenie. Zajmujemy się jeszcze wieloma rzeczami naprawdę, ale takie główne to organizacja, sprawy techniczne i social media, i u nas jest to wszystko podzielone. Każdy ma tutaj swoją pozycję, każdy wie jak robić i idziemy w tym kierunku, żeby właśnie z takiej małej salki przejść po prostu większe wydarzenia, czy to na właśnie całą Białą, czy nawet na całą Polskę, jak dobrze pójdzie. Też dowiedziałem się tutaj w rozmowach kuluarowych, że tak naprawdę z tym e-sportem wiąże się kilka dziedzin, kilka dyscyplin zawodowych. Ja być może rozwiniesz, ale ja wspomnę o komentatorach, bo to też jest tutaj tak spotykane, jest potrzebne. Mało tego, już pierwsze wasze sukcesy, ponieważ wiem, że jedna z lig ogólnopolskich zainteresowana komentatorem z Białej Podlaskiej. Tak, właśnie PLS zainteresowała się komentatorem z naszego kierunku, z naszego rocznika. I tak, komentatorzy to jest właśnie bardzo ważny element w naszej pracy, ponieważ no oni są głównymi prowadzącymi, nas nie widać, bo my się zajmujemy zapleczem. Komentatorzy pokazują swoją twarz, pokazują swoją wymowę i po prostu nakręcają publikę do żywszego oglądania, że tak ujmę to. Powiedz mi technicznie, jak wygląda cała organizacja tego turnieju? Co jest do tego potrzebne i jak wygląda zainteresowanie tymi grami, tym turniejem właśnie u was, czyli w ekonomii? U nas zainteresowanie było dość spore. Nie powiem, że nie, bo dużo osób chciało. Organizacja była między nami właśnie. Trzeba było najpierw zrobić ładny plakat, wstawić na social media szkoły. Później trzeba było się zgłosić. Do mnie w sumie. Zapisywaliśmy drużyny. Później zaczęliśmy ogarniać tutaj. No i w sumie wyszło jak wyszło. To jak, nawet fajnie. Jak w ogóle, na czym polega to technicznie, jakbyś mógł opisać? Co chłopaki, bo widzę, że jeszcze chyba nie ma, ale być może się mylę. Grają. Jak na czym to polega? Jest to na zasadzie eliminacji. Będą grać między sobą w ustalone gry. I kto przejdzie dalej, będzie wygrywać. No, jakieś strzelanki, coś innego? CSGO 2, teraz. CSGO 2. Jeszcze dużo będzie mówi, jeszcze będzie druga gra, League of Legends. To już będzie później. No i z kwestii organizacyjnych to właśnie jesteśmy tutaj teraz. Dla siebie, dla studenta, ale też dla uczelni. Z tego typu turnieje i udział w nich młodych ludzi, tym razem zespół szkół zawodowych numer 1 ekonomik Białej Podlaskiej, to również szansa na to, że w przyszłości kierunek ten zasilą właśnie ci młodzi ludzie z tych szkół. Tak, i głównie do tego dążymy, żeby właśnie nawiązać jak najwięcej współprac z różnymi szkołami z Białej, żeby po prostu rozwinąć ten kierunek, żeby było większe zainteresowanie, żeby pokazać, że właśnie mamy tutaj różne dziedziny, czy to organizator, czy komentator. Może młodzi się zainteresują tym, będą chcieli iść w to, a my ich oczywiście weźmiemy pod skrzydło, bo chcemy jak najbardziej rozwinąć ten kierunek.